Dzień dobry. Porozmawiajmy o Torgalu, odcinek drugi, Maria Lendryn, Kamil Śmiałkowski. Dziś będziemy rozmawiać o no, naszej polskiej dumie, czyli Grzegorzu Rosińskim, współojcu Torgala, no i chyba jednym z najważniejszych europejskich rysowników komiksowych XX wieku i trochę się załapał jeszcze na XXI. Tak, ja się z tym zgodzę. Droga do komiksu Grzegorza była wyboista, choć zaczęła się bardzo wcześnie. Ale mimo wszystko, właśnie śledzenie tych losów, jak on został tą, tą tuzą świata komiksowego, jest fascynujące i naprawdę pozwala jakoś tak przełamać się, żeby ufać tej swojej intuicji i iść za tym, co nas najbardziej interesuje. No bo powiedzmy to głośno, ty przegrzebałaś, co się tylko dało, w związku z pracami nad wystawą. Którą wciąż jeszcze możemy zobaczyć w Łodzi, a już niedługo będziemy mogli zobaczyć w Warszawie. To jest taka wielka retrospektywa, taka wystawa całe życie grzegorza Rosińskiego w obrazach. Tak, jest, no ta wystawa pokazuje y, jego pracę od szkolnych lat y, po, po najnowsze płótna. Natomiast jest taka anegdotka, że Grzegorz zaczął rysować jeszcze zanim na dobre nauczył się mówić, i to potwierdzają też jego koledzy, z którymi miałem przyjemność porozmawiać z przyjacielem, na przykład Grzegorza z klasy który mówił, że on zawsze był tą osobą odrysowania po prostu. Zawsze miał ze sobą plik karteczek pociętych wygodnie na format, żeby mógł sprezentowywać różnym znajomym rysunki. I to był jakiś jego sposób, żeby też zaistnieć w ogóle w społeczności dzieci, która jest ogromnie trudna. Dzieci są okrutne, i żeby zaistnieć w społeczności dzieci, trzeba mieć jakąś super moc także tą supermocą Grzegorza od zawsze było yy, właśnie rysowanie. A do komiksu można powiedzieć, że w dużej mierze trafił dozą przypadku, ponieważ znajdywał go w takich na przykład magazynach, jak Vajon, który tylko dzięki jakby sympatiom komunistycznym magazynu znajdywał się w ogóle w Polsce. Także to była fran francuska prasa, tak. ale prasa komunistyczna, w związku z tym do ówczesnej komunistycznej Polski łaskawie była zapraszana i można było czasami zobaczyć jakieś komiksy. Tak no, ale te czasy szkolne, no to też jest, pamiętam, przyjaźń z Bogusławem Polchem. I ja pamiętam, jak Boguś mi opowiadał właśnie, że oni porozumiewali się obrazkami, że rysowali sobie w trakcie lekcji, za co czasami obrywali, ale no... Tak rozumieli też naukę w liceum plastycznym. Tak, to już liceum, bo, bo kolega, jakby mówiłam mu o społeczności dzieci, to jeszcze chodziło mi o podstawówkę, liceum, to już są prawie dorosłe chłopaki. No i rzeczywiście, tak, oni, oni byli wielkimi pasjonatami komiksu. Razem się załapali nawet do tej gazetki korespondent wszędobylski, gdzie, mhm. gdzie pierwsze kroki komiksowe stawali, a Grzegorz, stawiali, a Grzegorz także jako projektant graficzny, bo tam. Całe łamanie tego magazynu. Tak. Magazyn to może duże słowo, ale jednak no, projektował. I I potem, to to i bo... było dla niego super wyzwanie. Natomiast trzeba zaznaczyć, że. Grzegorz jakby musiał się ugiąć, żeby nieoficjalnie interesować się tym komiksem w liceum, bo to był bardzo źle widziane hobby, jako jednak przejaw jakiegoś zgniłego zachodu wtedy i fascynacji niezbyt zdrowych dla młodego człowieka, a już w ogóle dla artysty. Natomiast Boguś jednak Mówię, jakbym go znała. Znam go, znam go tylko jakby z, z czytania jego komiksów, ale to, to pokazuje, jak bliski może się stać twórca. No już się będę trzymać bogów, jednak nie miałby, otwarcie, nie miałby, nie miałby problemu otwarcie trwał przy komiksach i w związku z tym Odpad. został ukarany za to tak, że no nie, nie mógł tej szkoły skończyć. Kończyć. Tak. no a Grzegorz, Akademia Sztuk Pięknych? Klasa szancera? Tak jest. Mówił, że, że nie, niezbyt wiele razy miał okazję z nim rozmawiać, ale, tak ale zawsze to było przeżycie <laughs> jednak, że rozmawia się z wielkim artystą. No i, i jeden z największych ilustratorów w historii polskiej literatury. No, i potem te komiksy. No, i potem okazało się jednak, że z jednej strony, co widać też na wystawie, dużo ciekawych projektów, ilustracji różnych rzeczy, no ale kiedy się te komiksy pojawiły, Kapitan Żbik, no to Grzegorz bardzo szybko się w nich pojawił. Już w, bodajże w piątym albumie, czyli w Diademie Tamary. 68 rok. Grzegorz ma wtedy 27 lat i mnie dzisiaj bawi ten album, no. bo tam na niektórych kadrach te, te ludziki są takie rysowane dość szybko. Jego, nie też, nie. jego też, jego y, <noise> też bawi, bo mieliśmy okazję razem go oglądać. Natomiast y, ja myślę, że w sumie, to jako artyście na pewno ten, ten kilkunastoletni odwyk od komiksu mógł dobrze zrobić, bo to jakby nabył takiej ogromnej wszechstronności, która jest niewyczerpywalna. Być może gdyby mógł zajmować się komiksem, będąc genialnym artystą, i tak by ją miał, ale kto wie, czy to tej jego elastyczności do każdego medium jeszcze nie, nie wspomogło. Natomiast kiedy okazało się, że komiks już nie jest taki B, bo. W prasie zagranicznej dobrze służy jednak jako propagandowe narzędzie, i u nas zaczęto się interesować tym komiksem jako na przykład czymś, co mogłoby wizerunek milicji ocieplić, czy tutaj kapitan Żbik. No to zaczęło się poszukiwanie ludzi, którzy w ogóle ten komiks jakoś pomacali i są w stanie w nim operować. I ja uwielbiam tą historię, kiedy Grzegorz jakby przyszedł do redakcji dowiedzieć się, co tam w trawie piszczy, jak można by się zaczepić na tego kapitana Żbika i pani mu zaczęła tłumaczyć, że słuchaj, wiesz, bo komiks to jest takie coś, tam są kadry i, i dymki i w tych dymkach oni coś mówią i to, no, taki trochę jak film, no, jakby ci to, to wytłumaczyć. Myślę, że musiał mieć niesamowity ubaw, kiedy ktoś mu tłumaczył, czym to jest, podczas gdy on to kochał od dzieciństwa i jeszcze mało tego zbierał baty za to, że tak to kochał. Tak. No, a potem zmieniły się władze w Polsce, Przeszła era Edwarda Gierka. I Edward Gierek, jako pierwszy sekretarz partii, który w młodość spędził właśnie tam gdzieś w Beneluksie, jako górnik, on znał komiksy, on lubił komiksy i nagle się na te komiksy otworzyło troszkę szerzej. To znaczy już nie tylko kapitan Żbik, ale też Parę innych serii, ale też magazyn Relax, i wszędzie tam było Grzegorza Pełno. To znaczy, w Relaksie od samego początku był jednym z najważniejszych twórców i rysowników. Kiedy się zaczynały kolejne serie, to często to on je zaczynał. To on zaczynał pilota śmigłowca, zrobił pięć pierwszych albumów. On zrobił legendarną historię Polski, trzy albumy. On zrobił jeszcze taki piłkarski komiks odwali do Brazylii z piłką nożną w roli głównej. No i nagle się okazało, że. Że zwłaszcza chyba ta legendarna historia Polski była pięknymi podwalinami pod Torgala, bo, no bo pokazała ona, że mamy absolutnego zawodowca, który bez najmniejszego problemu poradziłby sobie też na rynku, na rynku francuskim. Tak, jeszcze zanim przejdziemy do omawiania tej historii, to wspomnę tutaj anegdotkę, z którą opowiedziała mi pani Barbara Zeidler, właśnie która pisała tę legendarną historię Polski. Mm -hmm. <laughs> Powiedziała mi, że oni nie dostawali jakby wypłaty w gotówce, tylko dostawali kupony, tak, kartki, żeby sobie coś móc z, z tych sklepów, z tych sklepów z, na przykład z różnymi towarami też zagranicznymi pobrać. Hmm. Regionarna historia Polski miała cztery wersje językowe. Tak, i właśnie za te... Zawsze był polski, i oprócz Polskiego był albo rosyjski, albo francuski, albo niemiecki, albo angielski. Tak, i za te właśnie zagraniczne publikacje dostawali wypłaty w tych kuponach do. Bony do Peweksu. Tak, bony do Peweksu, widzisz. <laughs> ja się zerapiałem, ja jestem stary. <laughs> I, i, I mówiła, że tylko dzwoniła do niego, że, że niewiele można było tam często dostać naprawdę, bo to znikały momentalnie te towary. I mówiła, że mieli ogromne ilości yy, damskiej bielizny. <gryzny> A pani Barbara była niesamowicie, czy jest niesamowicie filigranową yy, kobietą i się zastanawiali, co z tymi wielkimi spadochronami barhanowymi <gryzny> zrobić. <gryzny> Także takie to przygody. Ale rzeczywiście Grzegorza było wszędzie pełno. To jak się prześledzi bibliografię jego publikacji. No, pokazuje, że on naprawdę od zawsze był niesamowicie pracowitym grafikiem i też umiał sobie wychodzić te kontakty. Ja go pytałam, w jaki sposób on w ogóle docierał do tych wszystkich redakcji, będąc tak młodym człowiekiem. On mówi bardzo prosto. Miało się mapę, na której były zaznaczone czerwonym flamastrem tak. redakcji i chodziło się i mówili, no tu macie taką tablicę korkową, tak te, ta, te literki tak brzydko wycięte, ja bym to ładniej zrobił. I tak od słowa do słowa. Trzeba było sobie każdy kontrakt wychodzi. co myślę, on doskonale potrafi. Mm -hmm. No i, i w pewnym momencie zaczęła się historia Torgala, czyli pojawił się Jan Van Damme i Torgal jako opowieść i, i początkowo przesyłanie prac z Warszawy na Zachód, publikacja tam w Tentanie u nas w relaksie i, i, i tak dalej, i tak dalej, ale tu przerwiemy naszą opowieść o Grzegorzu Rosińskim, bo mamy dziś gościa. Udało nam się namówić na rozmowę Piotra Rosińskiego, czyli syna Grzegorza, który gdzieś z tym torgalem od samego początku miał trochę wspólnego, no bo widział jak ojciec rysuje, a z czasem zajął się nim jeszcze bardziej. Piotr jest w Paryżu, ale od czego dzisiejsza technika. Tamty, wtedy, wtedy mapa i, i czerwone kropki, a teraz po prostu wykręcamy numer i rozmawiamy z Piotrem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Łączymy Dzień dobry. się z Paryżem, a w nim Piotr Rosiński. Skoro mamy rozmawiać o Torgalu, to chcielibyśmy Cię przypytać z paru kwestii i osobistych, no a potem zawodowych, bo rozumiem, że teraz Torgalem zajmujesz się zawodowo. No częściowo tak. Nie tylko Torgalem, ale Torgalem również. No dobra, to zacznijmy od czegoś takiego. Jak traktujesz Torgala jako rodzeństwo, czy inaczej? Torgala traktuję jako trochę mojego starszego brata. Ale równocześnie za taką y, większą niż ja i większą niż mój ojciec, trochę wartość kulturową, którą y, warto pielęgnować. I właściwie to coś też, co obliguje do, do tej pielęgnacji, taki bogaty ogród, który się rozrósł, a nie będąc ogrodnikiem trzeba się uczyć na bieżąco, jak ten ogród ogarniać. No właśnie, bo masz taką rolę, że zostałeś jakby trochę mózgiem tego uniwersum. I ciekawa jestem, jak się z tym czujesz na co dzień? Jak właśnie wyglądało to wchodzenie w tę rolę? Czego się musiałeś nauczyć po drodze? Myślę, że to jest mega ciekawy no to, proces, bo z jednej mózg... strony dorastałeś z tym, a z drugiej jakby Twoja rola w tym, w tym wielkim uniwersum się zmieniała z biegiem lat. No tak, to już prawie odpowiedziałaś na pytanie. <laughs> Trochę mi mózg odpoczywa teraz od tego, bo faktycznie był moment, gdzie musiałem być mózgiem. Był taki, taki moment, kiedy Vanam odszedł od, od serii. Jean Vanam były scenarzysta, zrezygnował z prowadzenia dalej, dalej Torgala, i ojciec został trochę, trochę sam, zniechęcony do tego. Zresztą długo się zapowiadało, że się, że się to skończy. I był w miarę na to przygotowany, ale to jest trochę tak, jak że się człowiek przygotowuje do czegoś, a później jak się konfrontuje z tym, co się wydarza, to czuje się jednak zagubiony. Ja wtedy zaczynałem studia filmowe w Paryżu. Jak się zorientowałem, że, że dzieje się coś niedobrego, to zaproponowałem swoje usługi w pewnym sensie. Jako, że byłem grafikiem zawodowym i studiowałem w Akademii Sztuk Pięknych, Wcześniej prowadziłem studio graficzne agencję reklamową w Warszawie, pomyślałem, że warto by było może trochę uporządkować sprawy w świecie Torgala, zająć się może jego promocją, zacząć szukać jakichś, jakichś wyjść kreatywnych dla tej serii, bo bardzo byłoby szkoda, żeby ona się kompletnie zakończyła. Wcześniej Vanam zdecydowanie sprzeciwstawiał się wszelkim próbom tworzenia równoległych serii albo Rozwijania w ogóle tego świata, i zajęło mi to parę lat, żeby się przebić przez, przez ten mur niemocy. Wydawcy, który też bardzo był e, sceptycznie podchodził do sprawy, trochę bardziej, może mniej sceptycznie, ale bardziej to, do torgale, jako do jakiejś świętości, której nie należy, nie należy zmieniać, nie należy jej gwałcić, jak to słyszałem, ale szczególnie słyszałem bardzo często coś takiego, co mnie tym bardziej motywowało. Bo mówi, że nie należy się przypadkiem pomylić. Nie można się pomylić trzeba ostrożnie. A ja uważam, że jak się człowiek nie myli, to po pierwsze albo nie jest człowiekiem, każdy się myli, a po drugie nie idzie do przodu i trzeba przede wszystkim nie bać się mylić właśnie. Wiedziałem, że, że najważniejsze jest, żeby zachować wysoką jakość tych nowych projektów, żeby zgłaszać się do. Najlepszych autorów, jakich można znaleźć, dyspozycyjnych w na rynku, i którzy kochają Torgana. Zajęło mi to parę lat, ale w końcu się udało. A no widzisz, to właśnie to ja mam pytanie trochę z boku, bo tak jak dzisiaj się przygotowywałem do tego odcinka, to tak spojrzałem na te biogramy wszystkich twórców, i tam nie ma ludzi przed pięćdziesiątką. Czy nie ma młodych, fajnych twórców we Francji, czy po prostu jednak szukałeś zawsze wśród tych już bardziej doświadczonych? No przecież bieżący scenarzysta serii ma 70 lat. Tak? Tak. Niemożliwe. 54. rocznik, no tak przynajmniej podaje Wikipedia. Wszyscy rysownicy też są po 50. To też sprawdziłem. Czyli no tak, czyli młodzi. <laughs> nie no, rozumiem, też mam ten problem, a bycia po 50, ale, no ale nie szukałeś wśród młodszych z założenia? No, zaraz zobaczycie. Będzie, e, będzie kolejny album, będzie młodszy. Czyli będzie Komentarz Róż, który, który jest synem e, też świetnego autora Michela Róża. Doskonały, bardzo dojrzały komiks, natomiast rysunek jest zdecydowanie klasyczny, zaskakująco. Poza tym wśród młodych. Młodych autorów jest trudno znaleźć coś, co nie, co, co nie byłoby w jakimś stylu bardzo konkretnym i to takim często, często inspirowanym albo mangą, albo, albo komiksem amerykańskim. Próbujemy jednak zostać, zostać klasyczni w tym, co, co prezentujemy widzom. się tak bardzo znowu nie zmieniał przez 40 lat. A teraz z nowym autorem. To jest ciągle komiks dosyć, dosyć klasyczny. Bardzo inspirujące to, co powiedziałeś, że tak się strasznie bali nie pomylić, a tymczasem super odważny krok, jakim było stworzenie tej linii Torgal Saga, właśnie takiej bardziej autorskiej, takich one-shotów, powiedzmy takich trochę elseworldów, batmanowych, okazał się czymś, co chyba najbardziej podpaliło publiczność w ostatnich latach. Takie przynajmniej do mnie docierają głosy, więc tak. myślę, że tutaj to pokazuje, jak warto trwać przy swoim i nie bać się jednak przełamać. Tutaj pewnych tam. Tak. Ja przy, przyznaję, że e, mój wkład akurat w Torgalsaga jest naprawdę znikomy. E, zbieram trochę owoce lat pracy nad e, wydawcą. Trochę trzeba było przekonać wydawcę do, do ruchów odważnych. Trzeba było szczególnie przekonać wydawcę do, do tego, żeby się nauczył, bliżej przyglądał jakości rysunków, bardziej patrzył na autorów. Jako na autorów prawdziwych, a nie jako producentów znanych ilustracji, rysunków. Bardziej nawiązywać kontakt z ludźmi, mniej jako partnerami do pracy, a bardziej jako naprawdę przyjaciółmi. To wymagało lat właściwie, żeby, żeby stworzyć takie podejście bardziej osobiste do autorów. I to, co wychodzi teraz, robimy z autorami do których mamy pełne zaufanie. Dlatego to tak wychodzi. Dajemy im właściwie, no nie do końca carte blanche, bo oczywiście jesteśmy do pełnej dyspozycji, ale jakoś strasznie się nie narzucamy. Mają pełne nasze wsparcie, ale jakby nie, nie, nie nadużywają tego wsparcia. No to można powiedzieć, że, że też przywróciliście te wartości, w których wydaje mi się, nie, nie żyłam wtedy, ale Tolgal się zaczynał, kiedy jeszcze właśnie autor miał dużo do powiedzenia i, i to było wszystko takie wokół jednak artystycznych osobowości skoncentrowane bardziej niż na rozwijaniu produktu. Nie wiem, popraw mnie, jeśli się mylę, ale tak, tak sobie wyobrażam ten rynek to, to, frankofoński to, 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 to tamtych lat. Wtedy to było jeszcze większe eksperymentowanie, bo my, my Autorowi, którego się w ogóle nie zna, daje się ogromny kredyt zaufania. No, mój ojciec był nieprzewidywany przecież dla, dla, dla takiego belgijskiego wydawcy. Nie wiadomo było, czy on narysuje, czy nie narysuje, czy będzie mieszkał w Polsce, czy nie, jak będzie wyglądała współpraca z pocztą. Telefony przecież nie działały, czyli nawiązanie współpracy takiej z autorem z Polski to dla nich było bardzo dużym challenge'em. Mhm, e, czyli to troszeczkę inaczej może dzisiaj wygląda, bo jednak ci autorzy, których my zapraszamy do współpracy, są autorami już sprawdzonymi na rynku. Wszyscy, to, tu nie ma żadnych amatorów, tu nie ma, nie ma ludzi, którzy bardzo by chcieli, tylko tu są ludzie, którzy po prostu. Wiemy, że możemy na nich, na nich polegać. Bardzo się cieszymy, że ma, możemy mieć taki komfort pracy z najlepszymi dzisiaj. Ale z tego, co mówisz, już kilka razy przebija takie wrażenie, że dla ciebie w Torgalu i nie tylko, znacznie ważniejszy jest właśnie rysunek niż fabuła, niż opowieść, no, niż scenariusz. No tak. Ja, ja zawsze byłem bardziej wpatrzony w komiksy, w komiksy niż w czytany. I wielu komiksów, które oglądałem 10 razy, w ogóle nie czytałem. I po prostu wolę czytać co innego. In, inny typ narracji. Zdecydowanie wolę literaturę od, od czytania dymków, ale to jest moja prywatna sprawa. Poza tym, tak się umówiliśmy też z, z wydawcą, że nie wtrącamy się do, do scenariuszy. Ja sobie pozwolę na, na stwierdzić, że świetny rysownik potrafi dużo naprawić w scenariuszu, właśnie detalem, prowadzeniem kamery, jak to mówi. Tak. Grzegorz. No, szczególnie dla takich właśnie czytelników jak ja. No powiedzą. tak, no, to, to ja jestem z tej drugiej bajki, ja, ja przede wszystkim lubię opowieść. Dobrze, ale to wróćmy w takim razie do, do początków. Jakie są Twoje pierwsze wspomnienia z Dorgalem? No ja niewiele wtedy rozumiałem jeszcze, bo miałem chyba 9 lat mniej więcej. Czyli pierwsze wspomnienia to były takie, że, że jak, jakiś zachód wtargnął do domu. Raptem kontakty z zagranicą, ojciec rysuje już nie, 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 nie kapitana Żbika, tylko jakiś wikingów, też te pierwsze jego szkice dzielił się z, z nimi nimi z nami, tymi, tymi szkicami, pytając co sądzimy o tym. Rysował, y, oglądał wtedy Janosika, rysował Perepeczkę przecież i Braunek. To były takie czasy jakby tęcza w tym szarym y, żoliborskim osiedlu. Mm -hmm. bo, myśmy, bo myśmy tu w poprzednim zaznacza. odcinku wspominali nasze pierwsze, nasze pierwsze wrażenia. Mm -hmm. Maria to opytała, jak pierwszym jej torgalem był Alinoi i po prostu od razu zaczęła od horroru i się przeraziła. Chciałem w związku z tym spytać o twoją pierwszą lekturę, ale ty mówisz, że nie czytasz, <ścoughs> tylko no. oglądasz. No tak, no, to, to, no nie czytałem wtedy faktycznie. Nie no, czytałem. Wiadomo, że torgala czytałem, ale ja po prostu wychowałem się na francuskich komiksach, których nie rozumiałem. Dlatego mhm. nauczyłem się je oglądać. Nie rozumiem francuskiego, a miałem tych komiksów mnóstwo w domu. I miałem to szczęście, że się wychowałem na Jeanne Giraud, na Mezierze, na Alexisie, na Wiktorze de la Fuente. No, na najlepszych rysownikach świata, którzy potrafili tak opowiadać, że ten tekst dla mnie w ogóle był zbędny. On nie był mi potrzebny. Mhm. Podobały mi się w dymkach te onomatopeje. A potem, kiedy przejechaliście na zachód jako zespół pieśni i tańca i nauczyłeś się języka, to już cię nie chciałeś się doczytać, o co chodziło w tych komiksach? No tak, akurat w tych faktycznie Bluberego przeczytałem od deski do deski za dwa razy, mhm. e, bo tutaj mnie korciło bardzo, ale poza tym takich cykli to chyba, chyba niewiele czytałem. Mogłeś sobie zaoszczędzić sporo zawodu, bo ja na przykład wspominam ulubione nie wiem, animacje, których też nie rozumiałam, bo miałam albo w językach, w których zostały zrobione, albo po angielsku, którego jeszcze nie znałam jako dzieciak. I potem jak obejrzałam jako dorosła osoba, to okazało się, że historie, które ja miałam w głowie, patrząc na te obrazki, były dużo lepsze niż te oryginalne. Więc kto wie, może zachować, zachować zaufać swojemu umysłowi jest najlepiej. To jakaś taka myśl przewodnia nam się robi tutaj. Widzę. Jakoś nie, nie mam energii do tych dymków, ale cóż, no to takie dziwne, osobiste przyznanie się do winy. Zaczynam rozumieć, dlaczego w pewnym momencie Torgal ukazał się jako powieść. Chciałeś mieć to prozą po prostu. No to to był eksperyment, jeden z wielu. Ja, ja w ogóle bardzo często zgadzałem się na eksperymenty, bo, bo cały czas mnie frustrowało, że tak mało się dzieje dookoła Torgala. Wszyscy chodzili na paluszkach i mówili, nie można się pomylić. Nie można się pomylić z tym, z tamtym i w sumie się niewiele działo dookoła. Dlatego taki eksperyment, jak ktoś zaproponował, że napisze książkę, no to to naprawdę było why not? A tym niemniej nigdy nie wiadomo, który właśnie eksperyment, który zabieg przyciągnie nowe osoby. Ostatnio gadałam z, z bardzo młodym chłopakiem, taką bardzo świeżo dorosłą osobą, który właśnie mówił, że wpadła mu w ręce przypadkiem ta powieść i ta opowieść go nakierowała na komiksy, w których potem przepadł bez reszty. Także jak najbardziej warto eksperymentować. A powiedz mi, no bo. O tym też opowiadamy w tych odcinkach, że Torgal, jego wielką zaletą jest ta jego multigatunkowość. Którego Torgala ty lubisz najbardziej? Czy tego obyczajowego, czy tego science fiction, czy tego mitologicznego? Ani takiego, ani takiego. Ja lubię poszczególne albumy, a w tych albumach poszczególne sceny. Tak jak uwielbiam Upadek Brekazarita, te sceny z jaskiń. Uwielbiam Dziecko Gwiazd. I to mi zupełnie jest wszystko jedno, czy to jest science fiction, czy to jest heroic fantasy, czy to jest horror. Zupełnie. Nie ma, nie ma znaczenia. Lubię wszystkie gatunki, które są dobre. Najmniej akurat to, co, co wszyscy tak, tak hołubią, to jest Kraina K, na przykład, i ten cykl. Jakoś to był moment w moim życiu, gdzie się odciąłem od, od, od rodziny, zacząłem funkcjonować. Kompletnie autonomicznie, i przestałem w ogóle y, mieć kontakt z, z, z Torgalem. I akurat, kiedy wyszed, wyszła ta kraina K, zdradzała według mnie y, DNA serii, bo to przecież była seria o Wikingach, a tu raptem jacyś się pojawiają Aztekowie, po prostu mnie to przestało interesować. Wróciłem do tego wiele lat później, jak już robiłem opracowanie graficzne tych wersji, już kilku chyba nawet różnych wersji integralnych, takich zebranych w wersji ekskluzywnej i zacząłem się przyglądać temu, jak to, jakie to było jednak ciekawe, fajne i nietypowe też. Z tej potężnej talii postaci drugo-trzecioplanowych, które się przez te dekady przewinęły, masz jakąś swoją ulubioną? Świetna jest Sliwia według mnie. W ogóle i dobrze, że ona się pojawiła później znowu Czyli ruda, kosmitka. Ostatnio widziałem świetne, gdzieś tam na którejś grupie torgalowej, tipy do obsady ewentualnego torgala, i że genialną nośliwią byłaby ta, ta córka z Yellowstone. Tak, widziałem to faktycznie. No, może by było. Dlaczego nie? Jakoś się nie przywiązuje do tych drugo, drugoplanowych e, e, postaci, no ale wiadomo, że szania była bardzo, bardzo fajna i smutna. Skończyła. Może niektóre z tych postaci, które, które umarły, e, się jeszcze pojawią w jakichś kolejnych albumach? Bo przecież można wrócić i, i zrobić jakieś odgałęzienia e, historii i, i opowiedzieć ich życie wcześniej, co się wydarzyło z nimi. O, to nawet to ciekawy wątek poruszamy. Hmm. Czy, czy poza sagą coś nas jeszcze czeka? Tak? Poza sagą na razie was nic nie czeka, poza nas nie czeka. Czyli będzie, będzie dalej torgal, oczywiście się swoim, swoim tokiem żył, a, a saga, a tak, będą, oczywiście. No ja mam nadzieję, że stworzę jeszcze taki projekt, nie, nie wiem kompletnie z kim, ale małego torgala dla dzieci, ale dla małych dzieci, zupełnie małych dzieci, mhm. czyli dla już naszych wnuków. No tak. A powiedz mi, bo u nas się często słyszało, że gdzieś tam popularność Torgala jest tak wielka, że gdzieś tam we Francji, w Belgii rodzice nadają tak na imię dzieciom. Ty spotkałeś kiedyś jakiegoś Torgala albo Aricie w życiu? Jasne, wiele razy. Jedną z, z Aric jest córka Alberto Warandy, innego rysownika komiksów. Ma nasz przyjaciel z galerii komiksowej Daniel Magen, ma syna, który ma na drugie na drugiej imię Torgel też. Tak, tak, regularnie. Regularnie. To jest sporo. Szninkla jeszcze nie spotkałem żadnego. <grystka> no, bo to nie jest postać chyba aż tak. <grystka> ja, <grystka> ja myślę, że jest wielu szninkli, tylko że nawet wśród naszych bliskich kolegów, tylko żaden z nas nie ma tak na imię, ale, ale szninkla <grystka> wiele osób nosi w sobie. No, do Johna spotkałem wielokrotnie, ale <grystka> ale szninkla nie no dobra, słuchaj, dziękujemy Ci bardzo za, za udział w naszym podcaście. Porozmawialiśmy trochę o Torgalu, no i o tym, jak Ci się z nim żyło. Dzięki wielkie za, za rozmowę. Dzięki, Dzięki wielkie, bardzo. do usłyszenia. Dzięki. Do widzenia. No i to był Piotr Siński. A my wracamy do rozmowy, do opowieści o Grzegorzu, bo on jest bohaterem tego odcinka. Porozmawiamy o Torgalu. Spotykamy się z powodu kolekcji Torgala w wydawnictwie Zapraszamy, kolekcja myślnik.torgal.pl. Jeśli państwo jeszcze, jeszcze nie zaczęli jej nabywać, tam można nabyć prenumeratę. Kolekcja, w której... 66 albumów z serii Torgal, plus jeszcze ekskluzywne dodatki, a to jakieś grafiki. Ja już widziałem, będzie też figurka. Ja już widziałem projekt jednej z tych figurek. Ja już widziałem, jak będzie wyglądała ta figurka, która będzie dla subskrybentów tejże kolekcji dostępna. Teraz mogę przyjąć, przybrać pozę Torgala, ale tego Państwo już nie zobaczą, w związku z tym. W związku z tym polecamy kolekcję, no a dzięki temu możemy sobie porozmawiać o Grzegorzu i o całej jego, i całej jego fascynującej karierze. A ja przy okazji odświeżyć sobie te piękne komiksy w formacie, który jest większy, na papierze do tej pory, niespotykanym wśród tych 21 wiecznych wydawnictw bomatowym, który moim zdaniem super oddaje właśnie szczegóły, kreski Grzegorza. A jeszcze będą tam te trzy pierwsze albumy w wersji z nowym kolorowaniem, który pokaże nam, jakie czary dzisiaj można wyczarować z. Co? co. mi książę, robią festiwale. Ja, jak było słychać w rozmowie z Piotrem, ja jestem przede wszystkim fanem historii, ale doceniam też. <dgrywek> Wolę kiedy to jest lepiej narysowane niż gorzej, ale, ale ja jednak wolę historię. No, ale eksperyment z kolorem to jest bardzo ciekawy wstęp do takiego analitycznego przyjrzenia się w ogóle, jakie komiks ma możliwości techniczne, bo myślę, że miło się mogą Państwo zdziwić, ile sam kolor potrafi zdziałać wyrazowo w komiksie, porównując sobie te dwie wersje. No dobra, ale to. Torgala zostawiamy. O Torgalu są wszystkie odcinki naszego podcastu, mm -hmm. więc jeszcze do, do, do historii Torgala wrócimy chociażby w następnym odcinku, gdzie opowiemy o Żanie Wanamie, scenarzyście i o pozostałych twórcach tej sagi, bo, bo potem było jeszcze kolejnych kilku scenarzystów i kilku rysowników, którzy się w to zaangażowali. No ale my wróćmy do Grzegorza i do tego, cóż on na tym zma zachodzie zmalował, o tak, to, o, o tak to ujmijmy, bo wbrew pozorom on tam Torgal to tytuł najważniejszy i z nim jest y, y, kojarzony Grzegorz przede wszystkim, ale jak mówiłaś wcześniej, Rosiński nie jest artystą łatwym do upilnowania i co chwila gdzieś tam się zrywał z, z tej torgalowej smyczy i kombinował najróżniejsze inne y, przedsięwzięcia. Tak, ja jeszcze może zanim już wypłyniemy na te wody zagraniczne, mhm. to jeszcze dodam, że. Grzegorz, i w ogóle to jest też fajne, że łączyliśmy się dzisiaj z Paryżem, bo tutaj Grzegorz zawsze działał bardzo międzynarodowo. To znaczy, odkąd mógł, odkąd jego pozycja jako grafika na to zezwoliła. Bo trzeba też wspomnieć, że na przykład pracując jako dyrektor artystyczny Relaksu, również wypuszczał macki w poszukiwaniu artystów wielu na kraje, mhm. jakby ościenne nasze polskie. Czechy, Węgry. Tak, i, i tam nawiązał fantastyczną współpracę z wieloma artystami. Dzięki niemu na przykład mogliśmy. Saudka komiksy, zobaczyć jednego z moich ulubionych też europejskich rysowników. Natomiast na, na zachód wypłynął z moim Ulubionym CV, najfajniejszym, jakie kiedykolwiek widziałam, to znaczy CV rysowanym, nie mówiąc jeszcze zbyt świetnie po francusku, dosłownie znając jeszcze wtedy podstawy, po prostu narysował różnych bohaterów w wielu stylach i, i tak, umiem, siebie, tak, umiem, tak, tak umiem. siebie lądującego ze spadochronem na dzikim lądzie który mówił, no właśnie, chciałbym dla was pracować i no I, ta, i, i, ta, no i rozbra, ta rozbrajająca szczerość, yy, nadzwyczajna pracowitość i, i oddanie pracy i elastyczność tych styli, które choćby w tym właśnie rysowanym CV widać, pozwoliła mu chwytać się tak wielu różnych projektów. A to, że swoje, yy, że jakby od Torgala odskakiwał, to też było związane z charakterem pracy Vanama, który był zaangażowany w wiele różnych projektów i po prostu czymś tam się też z boku musiał Grzegorz zająć, czekając na kolejne scenariusze. Na przykład. Tak, ale potem się okazywało, że, że jednak tej roboty jest tak dużo, że nie zawsze, nie zawsze się uda ze wszystkim wyrobić, no bo m, faktycznie te rozmaite style pojawiały się w shortach, które Grzegorz tam produkował dla ten TNT. Niektóre z nich widzieliśmy zresztą w relaksie później, no ale potem pojawiły się dwie. Dwa zaczątki serii. Fantastyczna Podróż i Jans. Fantastyczna Podróż zupełnie inaczej rysowana. Skończyła się tylko na tym jednym, z zebranym później w jeden album historii, ale Jans, czy też w oryginale Hans, czy też pierwsza jego wersja po polsku to było Jan. Nie wiem, czy pamiętasz, ale w Świecie Młodych w odcinkach ukazała no, się... Hans <laughs> źle się kojarzył. Jak się tak, okazuje, Hans po prostu się źle... Mamy tylko jednego dobrego Hansa, Hansa Klossa, żadni inni nie wchodzą, więc ostatecznie, ostatecznie skończyło się na Jansie. I Grzegorz namalował tutaj cztery albumy, a potem okazało się, że jednak rytm pracy nad dwoma seriami tak wysoko nakładowymi i budżetowymi nie pozwala. Bo tam we Francji rytm był taki, pamiętam jak mi to kiedyś właśnie Grzegorz tłumaczył, że system polega na tym, że powinno się wydawać mniej więcej trzy albumy w ciągu dwóch lat. Nie co roku, ale tak, tak prawie co roku. Trzeba umieć długo siedzieć. Tak, Czę, częściej niż co roku, ni, a, a, a krócej niż co pół roku. O tak. No i w momencie, kiedy właśnie tego było więcej, no to zawołał z Krakowa Zbyszka Kasprzaka, ściągnął go wspólnie, narysowali piątego Jansa, i później Kasprzak przejął tą serię. A Grzegorz nauczył się, że już się nie ładuje w, w długie serie. Tak, ale to też pokazuje, zobacz, rozmawialiśmy o tym, że przez jakby lata pracy nad Storgalem dał wspólnie z, z Vanamem zalążek sadze, która żyje i rozwija się wciąż. I te projekty oba również dał zalążek, żeby dalej się gdzieś tam rozwijały. Wprawdzie fantastyczna podróż, w jakiś dosyć nieoczekiwany sposób, bo na przykład powstała. Wiem, że muzyka w ogóle orkiestrowa, piękna, inspirowana. Ale parę razy podchodzili do udało. tak To ale miało się to być mm -hmm. wykorzystane w animacji, która no, podobnie jak gadaliśmy przed chwilą, z różnych jakby tam losowych perypetii, w związku z nimi ostatecznie nie powstała, ale jednak gdzieś tam sobie dalej to żyło. I Jans również żył dalej i był I też długo. jakimś tak długo. I był, I był zaczątkiem wspaniałej kariery. Wieszka Kasprzaka. Właśnie mhm. bywała na Kasprzaka. Um, I też... Um, z... Początkowo bardzo chaotycznie wiem, że powstawał Jans, bo mówił, że dostawał dosłownie urywki scenariuszy Grzegorz i, i to tak po, po kilka stron działało. To jest to, czyli scenarzysta Jansa, który tak, też chyba, sam nie, chyba sam nie ogarniał do końca. Rozproszony na było. wiele stanowisk, na, na wielu naprawdę różnych pozycjach w świecie komiksu, pracował, więc trochę nie mogło być inaczej. Um, ale jednak z tego chaosu zrodził się kultowy komiks, który tak. też bardzo pojemne uniwersum. No i potem Grzegorz już właśnie zamykał się albo w krótkich seriach, albo w pojedynczych tomach, nosiło go po najróżniejszych gatunkach. No bo najpierw Ninkiel, czyli fikcja teologiczna stworzona wspólnie z Banamem, piękna, zamknięta, czarno-biała, wielka historia, która no, do dzisiaj pięknie rezonuje. I jest to jeden z moich ulubionych komiksów z tego gatunku. Moich też. Później pokolorowanych, ale początkowo była to rzecz czarno-biała. Potem tetralogia Skarga utraconych ziem, czyli czterotomowa historia, do której później scenarzysta wrócił już z innymi rysownikami, tworząc kolejne takie podsagi. Tak, a to prequele, również, a to sequel. Również wciąż żyje, ale widzisz to, że on mówił, że nie chce już pracować nad długimi seriami, to nie do końca mu się udało, bo to początkowo miał być dyptyka. a jednak. Tak, powsta... więc potem zgodził się jeszcze na drugie dwa, a potem już właśnie, a potem DIFO wrócił już z innymi rysownikami, żeby dopisać to, co było wcześniej, to, co było jeszcze wcześniej, teraz to, co było później, więc to cały czas ten świat również się rozrasta, a fundamenty z, zrobił pod niego Grzegorz, No a później już właśnie to były takie pojedyncze albo podwójne, y, fajne drobiazgi, czyli, czyli western. I zemsta Hrabiego Skarbka, która była. No, jestem to wiadomo co, i znowu nam, a, 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 a zemsta Hrabiego Skarbka to było coś, co no, znowu przekręciło totalnie karierę Grzegorza, mam wrażenie, bo on wtedy zdecydował się na, na malowanie tego, a nie na narysowanie powrót do, 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 do zabaw z Akademii Sztuk Pięknych i tak mu się to spodobało, że, że potem już zaczął malować Torgala. To była rewolucja. Ja bym powiedziała, że zarówno western, jak i Zemsta Hrabiego Skarbka, to był trochę taki list miłosny do dzieciństwa i fascynacji jakby, mhm. Grzegorza i takie naprawdę uszyte na miarę na niego komiksy. W westernie widzimy, ile on potrafi pokazać w miniaturze, bo to jest jakby niedługi komiks, ale też piękne są te, te jakby płótna, które stanowią Wklejki, gdzie widać jakąś taką fascynację, wim czy czy amerykańskimi różnymi malarzami, których pewnie podziwiał jako bardzo młoda osoba osobiście grzebiąc w jego pracowni natknąłam się na kilka rewolwerów przerażona, czy mi nie wybuchnął w ręce, więc też jakby fascynacja jego bronią tutaj też mógł się wykazać. No a zemsta jego skarbka to była naprawdę rewolucja. To jest taki... Ten scenariusz to, to naprawdę spełnia chyba wszystko, co on sobie chciał narysować wcześniej, ja nie miał okazji. Myślę, że z premedytacją tak zostało to stworzone. No i możemy go podziwiać w zupełnie innej Dynamice, bo właśnie ten kolor bezpośredni tutaj wkroczył po raz pierwszy, i później został na dobre w torgalu. I Grzegorz, ja miałam wrażenie, rozmawiając z nim o różnych jego tytułach, że. Chyba i jakąś taką największym entuzjazmem się wypowiadał właśnie o pracy nad, nad skarbkiem. Zresztą uh -huh. wiszą w różnych takich reprezentacyjnych miejscach domu te plansze, które są ogromne w ogóle, są dużo, mniej, dużo większe niż mi się wydawało, gdy czytałam komiks, bo to są po prostu plansze posklejane z niewielkich obrazów de facto. Więc... No Ale to co mówisz o tych rewolwerach, no to cały czas podkreślajmy to, że Grzegorz Rosiński, twórca komiksowy, rocznik 1941, on większość tych swoich fascynujących, pięknych albumów stworzył przed erą internetu. Wtedy research rysownika komiksowego nie polegał na tym, że sobie pykasz w internet i na ekranie dostajesz... Referencje do 100 tysięcy obrazków, tylko szukasz rekwizytów, szukasz albumów, szukasz siedzisz po bibliotekach i odrysowuje To jest jeszcze małe miki. To, co mnie chyba najbardziej wzruszyło w właśnie zbieraniu dokumentacji, co zaobserwowałam u niego w pracowni, to są moodboardy, powiedzmy, czy tam Pinteresty stworzone w taki sposób, że analogowym aparatem on sobie robił zdjęcia fajnych kadrów z filmów w telewizji. Okay. Na takim który dzisiaj już nie ma szansy w ogóle działać. I to są takie malutkie zdjęcia i są albumy ogromnie grube, naprawdę wypełnione po brzegi, po prostu cykniętymi aparatem analogowym zdjęciami. I Z... trzeba było wtedy szybko cykać, bo to nie było tak. VHS, na którym tak. mogłeś tak. zapauzować. Tak, wszystko dało się przywinąć. No ale właśnie też, no, obserwacja, obserwacja pracy kamery w filmach kultowych, Grzegorz jest też wielkim połykaczem kina. I zdecydowanie właśnie takiej sztuki klasycznej, XIX wiek to jest jego ulubiony okres, i on stale mówi, że jest XIX duszą, hmm. z XIX-wieczną duszą, więc tych albumów z XIX-wiecznym malarstwem jest ogromna ilość u niego. Także fascynacja sztychami, takimi po prostu drzeworytami, przekładaniem znanego malarstwa na taką bardzo szczegółową graficzną formę, to też on uwielbia. No i imażny Pinal, czyli takie coś, co było na długo, długo przed komiksami. Takie obrazki do użytku jak najbardziej masowego. Trzeba by było to zobaczyć, ale wydaje mi się, że najbliżej to może część z Was pamięta takie naklejane papierowe, połączone takimi malutkimi papierowymi odnóżkami obrazki do wycinania. Aniołki, kotki. Mhm. To nie były nawet papierowe lalki, tylko takie ozdoby do listów, do pamiętników. Ty chyba tutaj masz Dypinal bez robienia wykładu na ten temat najbliżej tego. W każdym razie szukanie obrazków nie tylko w świecie komiksu. No bo... Ta wizualność, o której nam opowiadał Piotr, że, tak. że, 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 że go to kręcił u Grzegorza, to no, od samego początku do, do, do zwieńczenia kariery, bo nawet, zobacz, nawet kiedy już odpuścił rysowanie torgali, to zostawił sobie tworzenie okładek. Tak. To jest jego, to, to jest jego zabawa, on to lubi najbardziej. I zresztą nieraz, właśnie kiedy mi opowiadał o tym, że te, te projekty okładek do albumu były najfajniejszą częścią zabawy, często. Tak, no on jakby otwarcie mówi, że teraz tym, co go najbardziej kręci, jest malarstwo. Hmm? I, I właśnie te okładki pozwalają mu na to. Zawsze jestem ciekawa, jak on wybiera ten jeden konkretny ten wzór, bo zawsze tych wersji y, szkiców, takich okładkowych kompozycji powstaje ileś i jak ja patrzę na te szkice, to każdy mi się wydaje świeci. <grym> <grym> Więc tutaj no dobrze że, y, dobrze, że on umie wybrać, bo ja bym nie potrafił. No i to jest właśnie też fajne w tej, że wrac, wrócimy na koniec do idei z powodu, której się spotykamy do, do, w samej kolekcji Torgala, że dostajemy też te, te grafiki po prostu Grzegorza Rosińskiego w postaci czystej, niesfabularyzowanej. Ja wolę oczywiście z fabułami, ale jak ktoś lubi po prostu obrazki, to również je znajdzie w kolejnych Torgalach. No i co? I na dzisiaj już chyba tyle. Maria Lendgren, Kamil Śmiałkowski, porozmawiajmy o Torgalu. Dziękujemy za drugie spotkanie z nami, no a już niedługo spotkanie kolejne. Do usłyszenia.